Pozwól, że poprowadzę Cię teraz w podróż do Ciebie, do najważniejszej osoby, jaka mieszka w Twoim wnętrzu, Twojego wewnętrznego dziecka. Krok po kroku będziemy to dziecko spotykać i pytać je, a także zgadywać, czego potrzebuje. Praca z wewnętrznym dzieckiem to naprawdę najważniejszy proces, jaki potrzebujesz zrobić, aby być zdrowym, silnym, dorosłym, pełnym mocy własnej człowiekiem. Bez tego nie da się pójść dalej i nie zastąpią tego ani medytacje, ani terapia, ani warsztaty, ani książki. Nie zastąpi tego po prostu nic. Bo chodzi tutaj o Twoją uwagę, Twoją właściciela tego wszechświata, daną temu wszechświatowi w każdym jego aspekcie, po to, aby czuł się kochany, aby wiedział, że na pewno zasługuje, aby nie miał wątpliwości, że jest cudownym, pełnym unikalnych właściwości, uprawnionym do przeżywania dobra i szczęścia na tej planecie światem. Zaczynamy. Weź głęboki wdech i wypuść powietrze. Zauważ bezdech i jeszcze raz wdech. Poczuj, jak powietrze wypełnia brzuch i klatkę piersiową. Zatrzymaj je, dobierz. Zatrzymaj i z wydechem wypuść, a następnie zauważ znowu wezdech. Powtórz to kilka razy, wdech, zatrzymanie, dobierz, zatrzymaj, wypuść, wezdech. I jeszcze raz. Wdech, zatrzymanie, dobierz, zatrzymaj, wypuść. Zarejestruj wezdech. Z zamkniętymi oczami udaj się teraz do centrum siebie, do serca. Jeżeli nie wiesz, co to oznacza na poziomie wibracji, na poziomie uczucia, to nie szkodzi. Wystarczy, że skupisz swoją uwagę teraz na tym centrum Twojej energetyki, które znajduje się po środku klatki piersiowej. Tam, gdzie kładziemy naszą dłoń, kiedy mówimy przysięgam albo kocham, albo zaufaj mi. Poczuj to miejsce, jego ciepło, jego delikatne mrowienie. Cokolwiek tam czujesz, już jesteś w tym miejscu. I właśnie tam, teraz, niezależnie od tego, co robiłeś, jak się czujesz, zapytaj, ile masz lat? Pytanie skieruj do dziecka. Wiedząc, że wszystkie wersje Twoich dzieci wewnętrznych, czyli Ciebie od łona matki do wczoraj, mieszkają właśnie tam. Naraz, jednocześnie, bezczasowo są obecne. Ale Twoim zadaniem jest teraz znaleźć tę wersję, która najbardziej potrzebuje w tym momencie Twojej uwagi. Zobacz ją. I nie dyskutuj z tym, nie wymyślaj, ile teraz masz lat. Ok. Widzisz tę istotę. Może lat 3, może lat 5, a może 25. Niezależnie od tego, pierwsze co zrób, to przekaż dziecku niewerbalnie,
wyrazem twarzy, poprzez oczy, że je akceptujesz. Pokaż tej osobie, którą właśnie spotykasz w swoim wnętrzu, że wiesz, widzisz, uważasz, że absolutnie wszystko jest z nią okej. Jeżeli to nie wystarcza, powiedz: przychodzę jako przyjaciel. Jestem tobą z przyszłości. Jeżeli odczuwasz nadal jakiś rodzaj braku zaufania tej części ciebie, tej istoty do ciebie z teraz, to powiedz: przepraszam, że tak długo mnie tu nie było. Już teraz wiem, że mogę. Dotąd nie wiedziałem. Będę tu z tobą i dla ciebie zawsze, kiedy mnie potrzebujesz. Zobacz reakcję twojej istoty i spytaj ją, nie musi to być znowu zwerbalizowane, czego potrzebuje w tej sytuacji, w tym momencie. Może myśli o sobie coś negatywnego, może się wini, może czuje się niewidziana, niekochana, porzucona, bezużyteczna. Zdefiniuj, co to jest. Po prostu odbierz jej emocje i bądź współczującym, obecnym obserwatorem. Ale nie regresuj się. Nie przychodzisz tam do dziecka jako dziecko, tylko jako opiekun, jako rodzic. Nie pomożesz mu, będąc na jego poziomie i w tej samej sytuacji emocjonalnej. Potrzebujesz zachować pewien dystans, ale nie dystans z odcięcia, tylko dystans z mocy miłości i potrzeby dania czegoś tej istocie, bo jesteś dalej, widzisz więcej, masz więcej. I to właśnie przychodzisz jej dać. Zobacz, czego potrzebuje. Może potrzebuje, abyś teraz nazwał dla niej sytuację, w której ją widzisz. Nazwij, co się dzieje, jeżeli są tam inni ludzie, jeżeli są dorośli. Nazwij, co robią i dlaczego. Rozumiesz, że jest to trudne. Powiedz: masz pełne prawo do. Tu wymień emocje. Bardzo słusznie widzisz, że. Tu wymień obserwacje dziecka. Jeżeli zostało skrzywdzone w jakikolwiek sposób, powiedz: ci ludzie wcale nie zachowali się jak dorośli. Ci ludzie nie wiedzą, co mówią, ci ludzie nie wiedzą, co czynią. Powiedz to do niej, do niego. I zobacz reakcję. Jeżeli reakcją jest ulga, to ty ją poczujesz. Poczujesz ją tu i teraz, w swoim ciele. Pozwól sobie na to. I następnym krokiem niech będzie przytulenie tej istoty lub zbliżenie się do niej. Głaskanie jej, pocałowanie i powiedzenie: ja jestem w 100% po twojej stronie. Ja w pełni ciebie rozumiem, bo jestem tobą, tylko mądrzejszym. Jestem tobą z przyszłości. Jeżeli dziecko jest już wesołe, radosne, zadowolone, jeżeli widzisz, że ta wersja ciebie, którą odwiedzasz, uspokoiła się, to powiedz jej coś na pocieszenie. Pokaż jej jakieś swoje osiągnięcie. Pokaż jej, dokąd dojdziecie już niedługo. Pokaż jej, co potraficie tam w przyszłości.
i zobacz, jak reaguje. Jeżeli wszystko poszło dobrze, możesz tę istotę zapytać, co chciałaby robić. Na pewno ma jakieś swoje marzenia, swoje deficyty, pragnienie zrobienia czegoś z kimś. Idź i zrób to z nim, z nią, bo zajmie wam to parę sekund tego czasu, w którym odbywa się podróż. Natomiast dla niej będzie to jak wiele godzin wspólnej zabawy. Zainwestuj w to. Na koniec powiedz: dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję, że wciąż tam jesteś. Dziękuję, że już wiem, jak i kogo mogę kochać bezwarunkowo. I będę cię tak kochać zawsze. Będę cię też odwiedzać, kiedy tylko zawołasz. Weź głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Zrób wydech. Rozluźnij całe ciało. Rozluźnij dłonie, nogi, twarz. Podziękuj sobie, pogratuluj sobie, że zrobiłeś właśnie w tej chwili, w tych kilku minutach, duży, bardzo ważny krok ku swojej wolności, ku odblokowaniu swojego potencjału poprzez uwolnienie traum. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!